Kolejny odcinek Urokiego Takiego, baby! No ja was witam, moi drodzy, dzisiaj zapraszam was jak zwykle do kolejnego odcinka z gry Paper Mario. I w dzisiejszym materiale odzyskamy siódmą, ostatnią duszę gwiazdy i w tym celu wyruszymy sobie dzisiaj do Crystal Palace, będziemy eksplorować bardzo duży teren i na koniec zmierzymy się z potężnym kryształowym królem. Zatem jak mi dzisiaj poszło, jak wyglądała ta wielka batalia, dowiecie się oglądając materiał do samego końca. I oczywiście zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z Paper Mario, no to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, jak zwykle bardzo, bardzo mocno mi to pomaga. I poniżej w sekcji komentarzy dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag kryształ dla zasięgu. No więc ja jak zwykle życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No to wracamy, moi drodzy, kontynuujemy sobie naszą przygodę w tym zimowym królestwie. Zatem możemy nareszcie wydostać się z tego pierwszego miasteczka, w którym no nic ciekawego takiego nie było. Oprócz morderstwa, ale to tam ciul, chłop żyje, przecież nic mu się nie stało, tylko się zadławił kawałkiem papieru. I myślę, że jesteśmy gotowi, żeby lecieć dalej. Ciekawe, z czym będziemy mieć tutaj do czynienia, jak długi będzie ten chapter. Czy coś tu w drzewkach będzie? Nawet tych drzewek uderzyć nie mogę. O, mogę. Okej. Okay. A tutaj czegoś nie będzie? No bo tak gra dziwnie pozwala przejść? Dosyć nienaturalnie. Tutaj wszystko zrobiliśmy, tak, i już w końcu nas przepuszczą. Jesteśmy uniewinnieni z tego case'a całego i możemy lecieć. Dobra. Coś tutaj tak za cicho, czy będzie jakaś zaraz walka? Ja może sobie na razie, wiecie co? Ten charge, tak? Tylko, że ajajaj. Ajajaj, czego mógłbym się pozbyć do tego charge'a? No Speedy Spina jedynie, tylko że to za jedynkę jest. Fuck. No nic, no. Nic nie zrobię. Muszę o tak grać jak na razie i tyle. O! No przeczuwałem, że albo będzie jakiś mini boss, albo on. Ten junior trupa cały. Czekałem na ciebie, Mario. To trwało wieczność, okej. Ale jestem zdesperowany, no w sumie byłem zdesperowany. Dobra, myślałem, że tu zamarznę, okej, jest tu zimno. No i chcesz się rozgrzać pewnie do walki i tyle. Okej, okay, dobra, dajesz. No to co pierwsze robimy? Jako pierwsze... Nowe techniki? Różdżkę masz, już nie latasz. No dobra, to może być nasze ostatnie spotkanie w grze, chłopie. Zatem zmienimy sobie na... What? Właśnie, jaką ty masz nową moc? Mega szok. A, że jeżeli zadziała, to wszystkich sparaliżuje. No nie no, wolę, żeby Mario miał więcej ataku. Dobra, na 4 tury, to jest zawsze coś. No i co? No i power bouncy robimy. O fuck, bo to bez tego... A, bo teraz mam inne buty, jest inny styl skakania. Dobra, spartoliłem. No, zablokowałem za piątkę, co prawda. No i co teraz mogę jako ona zrobić? Jako what? No nie wiem. Czy para kary ma coś sensownego? Albo bał, może bał ma coś stricte na jedną osobę. Okej. Okay. Push to the left. Tak, posmakuję go po kilka razy. 3, 4, 5. 5, no dobra, zawsze to jest coś. Zawsze to jest coś. I teraz dobrze użyć power bounce'a. Okej, bardzo ładnie. Dużo mu przywaliłem. No, on mi za piątkę, więc nie tak źle. Jeszcze raz power bounce. Okej, dalej dobrze. No to... A nie, no w sumie marnować 5 aż... Nie ma to sensu za bardzo. Dobra, spróbujmy jeszcze z Watt może. Może ona coś fajnego zrobi. Mega szok. No spróbujmy tego. O, dobra, na 2 tury on nie może nic robić. Ej, ale super. Super sprawa. Ale mu przywali... No i pięknie! I o to chodzi. O to chodzi, moi drodzy. Bardzo ładna walka.
Bardzo ładnie, oczywiście zero expa, bo nic już nie dostajemy w tej grze. Ładnie go rozsmarowaliśmy, a i to wszystko. No to spoko. Fajnie by było znaleźć, kurczę, właśnie miejsce, ale to przed jakimiś walkami, kurde, z bossami. Co my tu mamy? Dobra, chcę dokończyć myśl. Znaleźć miejsce po prostu na te badże. Bo to nie walczenie z innymi zabiera mi aż 5 slotów, a tak to byśmy mieli troszkę miejsca. To jest snowman. Ten nie ma szalika, ten nie ma kubła? Wiadra? Dobra, to tam coś będzie takiego ciekawego. Oho! Wy mnie nie zaatakujecie, prawda? No oczywiście, dziękuję mordo mordini. Tego nie rozwalę. dawaj, tak. Bardzo dobrze. O, list! List. Do Merloa. No dobra, to później się pozanosi, jak pozbieram. Znaczy, to już po fabule sobie zrobimy, co nie? Bua. Jakiś miniboss. Oh, fucking shit. No kurde, no to ja nawet nie wiedziałem, że będę teraz walczył. Go back. Dobra, go back. Gdyż, ponieważ, iż... No zamienimy sobie. Przynajmniej tego bump attacka. Na super jump charge'a. I nie wiem, co jeszcze mogę. Co jeszcze takiego mogę wziąć na ten moment? No nic w sumie, dizzy attack. Ja wiem, co bym mógł zrobić ewentualnie. Poszukać sobie jeszcze tego badża, ale to jak dotrę do miasta. Poszukać sobie tego badża, że zamiast momentu, gdzie wchodzę we wroga i on znika, no bo przegrywa od razu walkę, to tego badża, gdzie muszę się wspinować we wroga, żeby nie walczyć z nim. Wtedy sobie oszczędzę trochę tych badge pointsów i będę mógł sobie trzymać przynajmniej może tego super jump charge'a, bo to jest bardzo dobre. Bo to mi zwiększa damage'a aż o 3 jakoś chyba, albo o 2. No dobra, zostawmy tak, wiem, zostawiłem wolne sloty. Chcę zobaczyć po prostu, jak to wypadnie w rozgrywce, ten charge. Czyli pierwszą turę poświęcamy zupełnie na super charge, dobra. O 3 aż zwiększa. O 3. No i turbo charge robimy. Piękna sprawa. No i mamy plus 4 ataku teraz. Ten niech sobie coś tam zrobi. Za jeden? What the fuck? Przestraszyłeś się? Nie. I teraz patrzcie, mamy o 4 więcej ataku aż. Ile mu przywaliłem? 9, 8 i 7? No to przecież, że to jest przepiękne. To jest cudowne, Runaway. Ej, czemu to gwiazdki są? Czy to są te twinki małe? Okej, to było dziwne. Pytanie, czy my już będziemy w mieście. Tak, jesteśmy w mieście, dobra. O, jesteś Mario, tak? Dzięki, że przybyłeś. Okej, to jest ten syn. Jestem Marley. Opiekuję się Star Kidsami, urodzonymi tu w Starborn Valley. No bo to jest miasteczko gwiazd. Okej, jest bardzo dużo rzeczy, które ci muszę powiedzieć, ale nie tu. Chodźmy do mojego domku. Nie mogę się tu skoncentrować w tym zimnie. Wow. No dobra, jak tak mówisz, panie. Idź za mną. Dobra. O, są te ninjis, faktycznie. Muszę cię przeprosić za to, że te Starkicy ciebie tak przywitały. Dobra. Nie spodziewaliśmy się tego, że tak szybko tu przyjdziesz. No i one nas chronią przed, no, nieprzyjaznymi istotami, które zamierzają tutaj przyjść. Okej, wybacz im. No dobra, no powiedzmy, że wybaczę. O, jest sklepik. A co w sklepiku można kupić? To mnie ciekawi. A nie, zaraz, to jest spanko. No to tak, to ja się prześpię bardzo chętnie, żeby się odnowiło zarówno HP, jak i te flyer pointy. No i tyle. Lećmy do chatki jego. Okej, I wish you luck. Dobra, i co będziesz mi chciał powiedzieć? Come on, please. Bardzo chętnie. Dobra, teraz Mario, okej, musisz się skupić.
To jest Starborn Valley. Okej, okay, jest to nazwane, ponieważ gwiazdy się tu rodzą, zanim dotrą do nieba. Okej. Okay. Potem jak Bowser ukradł tam różdżkę i tak dalej, no to ta miejsce ma mniej mocy i nie mogą te dzieciaki, gwiezdne dzieciaki dotrzeć do nieba. Dobra. Wysłałem Ninji do mojego ojca, Merlona. Okej, okay, mając nadzieję, że on tu przyjdzie. Ponieważ wiem, już znalazłem miejsce, gdzie jest ostatni Star Spirit. No dobra. Na szczycie Shiver Mountain, która jest na północ. I tam jest Crystal Palace. Kryształowy pałac, dobra. Okej, okay, pałac został oryginalnie zbudowany, żeby uhonorować wszystkie gwiazdy. Na cześć gwiazd. Jak czas minął, okej. Okay. A, i ludzie zapomnieli z czasem o tym miejscu. I teraz nikt nie może, nikt nie pamięta, jak tam dotrzeć do tego pałacu. Jest droga, okej. Okay. Ma związek z itemami, które zostały gdzieś upuszczone w tym rejonie. Weź to. O, szalik, dobra, czyli przejdziemy przez te bałwanki. To brakuje mi tego wiadra jeszcze. Okej. Okay. Ten szalik został przekazywany przez wiele pokoleń w Starborn Valley. Na pewno będziesz wiedział, jak tego użyć, dobra. A, musisz jeszcze znaleźć inny item, który jest w Shiver City, czyli będę musiał się cofnąć tam na sam początek. Może ten burmistrz będzie miał. I tyle wiem. Dobra. Dobra. Jasna sprawa. Okej, okay, pomóż. Pokonaj Bowsera. I to wszystko. Dobra, to czyli na razie chyba to jest wszystko... Jeszcze nie. Zapomniałbym. Okej, okay, jest mały shrine gdzieś tam po drodze do Crystal Palace. Jakiś sekret. Truth lies not only in the eyes. Sometimes even walls may lie. Okej, okay, czyli ściany mogą kłamać. Dobra, to pewnie jakieś będą wizje, coś takiego. Może ktoś będzie za coś się przebierał. Dobra, to ja lecę sobie do tamtego miasta i przy okazji zobaczę, czy mam, a jeśli nie, to jak zdobyć tego badża, żeby po prostu spinując rozwalać tych wrogów po drodze. No i dobra, i dotarłem na pustynię. Musiałem się bardzo mocno cofnąć. Tu powinno być tornado gdzieś. Where is pan tornado? Jest pan tornado, który mnie zaprowadzi właśnie do tego badża teraz. Ja sobie go założę i dzięki temu on zabiera tylko 3 badge pointy. Tak, spin attack. I teraz jak ja to założę... Znaczy, ja to później założę. O, może na razie o tak to zróbmy, bo jeszcze tutaj będę musiał wrócić i, o, widzicie, bawić się z tymi śmieciami całymi. Dobra, wracamy sobie do tamtego zimowego miasta. No i jesteśmy i zobaczmy może po kolei te domki, tym razem właśnie od tej lewej. Czy to będzie burmistrz, czy może ten storyteller cały, ten od noweli? O, Mario, znalazłeś Starborn Valley. Czy widziałeś Merle? Idealnie. Co powiedział? Item, który znajduje się w tym mieście, tak? Okej, okay, jest coś takiego. Dobra, czyli do ciebie musiałem. Nice, za pierwszym razem. Super, no i dziękuję za bucket. Bucket mamy, pięknie. Dobra, został podarowany, okej. Okay. Jest legenda związana z tym. Dobra, my wiemy. Bałwanek. Lecimy. Tak, to też myślę, widzimy się za moment. No i jesteśmy, jak ładnie mrugają te teksturki oczu. Idealnie dla nas. Skarf, dajemy szaliczek. A temu bucketa i pewnie już będziemy mogli pójść na tą górę. No i super. O. Jak nam dziękuję, słodko. Cieplutki szalik, dobra. Wow, legendarne itemy. To jest beka akurat pewnie z innych gier. Że legendarnym itemem jest szalik i wiadro jakieś. Dajcie mi te wrota. No takie dosyć basicowe przejście, to jest po prostu dziura w ścianie. I nic więcej, przepraszam. Jezu, ale chrypa. No dobra. To już? Okej, proszę przejść tędy, dobra. Masz nasze błogosławieństwo. Dziękuję panowie Snowmeni. Dobra, czyli zapisujemy sobie. I co teraz zrobić? Najlepszego. Czy od razu iść... No dobra, zobaczmy, żebym się może przyzwyczaił bardziej, czyli zamiast bump ataku robimy super tego jumpa. I na samym dole z X-em takim spin attack. Mhm. I wtedy nie będziemy walczyć. O Jezu, ja myślałem, że spadnę. A to trzeba było tak czy siak spaść. Dobra, poproszę.
Autowindę robi. No to to się przyda. Muszę być w przygotowaniu z tym. No przecież spina zrobiłem. O kurde, ile ich tu jest. Run away. No, to już mi się nie podoba to trochę. Okej. No to jest takie ciężkie do przyzwyczajenia się. Zwłaszcza jeżeli mi jakiś wróg wyjdzie, nie wiem. Zupełnie znikąd. No ale pokonujemy ich, to jest najważniejsze. Muszę się przyzwyczaić do tego, że spin. Tu nic? O! Ultra Mushroom! Ej, to się przyda. 50 HP aż. O, no to jest super itemik. Dobra. O, potrzebuję tego w końcu, Coopera naszego ukochanego. Cyk! No. Nie tu. Dawaj, cyk. Ej, co jest? Dwa Coopery! Jak oni się sklonowali? Co z moimi oczami? Wyglądasz jak ja. Jesteś impostorem, okej. Mamy sus! Któryś jest sus? Tylko który? Tak, a pytanie kim ty jesteś? Okej, musimy się wczytać. To niemożliwe, jestem jeden jedyny Cooper. Okej, gadasz jak wariat, nie ma to sensu, jestem prawdziwy Cooper, serio. Uwierz mi, ten, który bardziej przekonuje, jest chyba fałszywy. Ten po lewej chyba jest fałszywy. Moron, dobra. Ten po lewej jest fałszywy. A, miałem rację. Jak już mnie nazwał moronem, no to nie, nie można tak głupkiem jakimś. Dobra, czyli walczymy. Przegrałeś. Okej, myślałeś, że oszukasz Mario? No, proszę bardzo. Yo, a dwóch nagle jest, wow. No to na nich chyba normalne ruchy, no trzeba. Co ja tu będę? O! Okej. Mamy to. Niech sobie poleżą chwilę. Cyk, cyk. No, już 20 HP, to na pewno nie ma on aż tyle. Sheltos zwykły. Jak już Cooperem gramy, to już niechaj będzie. Okej, i chłop nic nie zrobi, ponieważ jumpujemy. Cyk, cyk. Zwykłe ruchy. No na razie... Serio? Jeszcze nie? No to teraz. No, czyli 16 HP mu zadałem, no to on może mieć 14 lub 15. Bo jak mu po 13 nic, on dalej jeszcze żył, to wow. No i co my tu mamy? A to zaraz. To może jeszcze dół zobaczmy, skoro tu coś mogło być. Kamień? Pebble. Aha, rzuć, żeby... To jest kamyczek zwykły. Żeby zadać jeden damage'a. No pięknie. Zmieńmy sobie może na Parakarego w sumie. On ma dobry ten atak, że wszystkich tak bije, tak lata i... Oho. Dobra, po chłopie. No to coś tam jest jeszcze na górze. Upgrade! Czyli jeszcze jeden upgrade będzie w grze, oprócz tego. Lucky Lester, dobra, Cooper, bo ty jesteś ze mną już tak długo. Akurat teraz mi pomogłeś bardzo. To jasna sprawa, dołączaj do nas. Do naszego teamu trzeciolevelowców. Proszę bardzo. Tylko, że... Zostaje zupgrade'owany, a teraz wracaj do Pokebola, ziom. Mamy Parakarego. I co tutaj dalej będzie? To brzmi jak podpucha. Ja nie biorę. Poza tym to i tak śmietnik dla mnie obecnie. Dobra. Coś tutaj? O, jest dół. O, przejście. O, bombettę potrzebuję. Almettę, bombettę. Proszę bardzo. Jaki secret. Jak wybuchła. No i co my tu mamy? Nie? Nic? To
może coś się później zrespi. Ta 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 ta. To teraz na górę. Aha. To ja, czy ja coś przegapiłem? A dobra! O to mu chodziło z tymi ścianami. Yo! Od samego początku o to mu chodziło. Teraz kminie. Temu Marley w... No w mieście, że mam ufać ścianom i tak dalej. Spodziewałem się ciebie, dobra. Ho, 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 ho. Jestem Madame Marlar. Okej. Okay. Messenger of the Star. Nie przetłumaczę tego sensownie. Dobra, Merlon i Marley, znasz ich, okej. Okay. Gwiazdy mówiły mi o tobie. Powiedziałem mi, że to przyjdziesz. Okej. Okay. Dawaj mi tą gwiazdę. Dawaj tą gwiazdę. Nie ma co gadać, o Jezu. O Jezusie. Aż Mario zasnął. Dobra, czyli jakąś opowieść. Jakąś opowieść nam gada. To nie jest chyba ważne. Tak, potrzebuję tego Starstone'a. Daj mi go. Nie marnuj mi minut, nie wiadomo ilu. Dobra, z tym... Tak, wiem, że mogę otworzyć Crystal Palace. Okej, okay, zrozumiałeś? Zrozumiałem. Dzięki, mordo. Możesz już spadać. Jezu. Wynudził nas na śmierć. Dziękuję, Starstone. Mamy to. Super ściana w ogóle. Czyli co, wracamy do Parakarego, tak? O, Parakary ma dobry atak. W sumie też Bombette z tym wybuchaniem wszystkich, ale Parakary... Nie wiem. Znaczy, bo... O, fuck, prawie spadłem. Bombette to ma jeden minus, że jak ktoś lata, to ona go chyba nie trafi. I schody wchodzą do góry i co? I tu schody się pojawią? Klatka schodowa, czy jak? Najwyraźniej. Najwyraźniej to się właśnie dzieje. O kurde, jakie schody. No to już faktycznie docieramy na sam szczyt tej góry. Jo. Okej. Okay. To idziemy, no co nam zostaje. Tylko mam nadzieję, że wrogowie się nagle nie zrespią. Hops, hops, hops. Oczywiście, że się zrespią. Co tu mamy? Badge. Mega Jump Badge. O. Uuu. Na pojedynczego rywala używając bardzo dużo siły, to jak Mega Hammer. Tyle, że no ja używam tych wieloskoków, tak? Wieloskok na jednego rywala, no bo to bardzo dużo zabiera. HP przeciwnikowi, zapisujemy grę. Skok, 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 skaczemy, skaczemy! Szkoda, że ja nie mam partnera, który by mi pomógł tak przechodzić. Okej, HP, super, będziemy mogli się tutaj wracać. I wyleczać. No i co teraz? To jest ten Crystal Palace? Aha. Okej, bo tu jest taki spot, jakby coś mogło być. No to mamy to. Oho, odbicia lustrzane. Fucking hell. No, niestety. Dobra, idziemy po kolei. Znowu zapis? Spoko? Okej. Okay. Nie wiem, po co ten iksik. Znaczy, myślałem, że coś mi... O, fuck. Dobra, jednak na razie może... Przepraszam, że tak zmieniam co moment, ale skoro nie walczymy jak na razie z bossem, to może dla świętego takiego spokoju, skoro będziemy to eksplorować bardzo dużo, to tego spin ataka na bump ataka i tyle. No bo patrzcie, ja bym spinem za małe okienko czasowe, żeby się w to bawić. A chcę tu pozwiedzać po prostu, pozabierać jak najwięcej rzeczy. Jest skrzynia, dobra, co w skrzyni? Blue key. Okej, niebieski kluczyk. Się chyba przyda. Sium. Tylko jak jest kolorowy klucz, to oznacza tylko jedno. Będzie więcej kolorków kluczy. Będzie więcej par drzwi. No na przykład do czerwonych. A to pewnie zmienimy na niebieskie albo jeszcze inne. Może zielone. Nie, niebieskie. Dobra. Na razie mamy niebieski klucz. To zajrzyjmy. Cyk, blue key. Dziękuję. No dobra, tu się... Aha, bombette. Okej. Okay. Bombette, almette. Psium!
A widzicie, tam się nie rozwaliło. Tam się teksturka nie rozwaliła. I tu już widzę, albo tu, o właśnie, że będziemy przechodzić tędy. Dobra, takie triki to już znam, kojarzę coś takiego, ten motyw. I co tutaj? Cyk, 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 cyk. Zawsze kolejny, co nie? Czyli przechodzimy tędy i tędy. A i znowu. Dawaj, wybuchnij i wyleć w kosmos. Psium! Ej, what the fuck? Mario jest tutaj. Okej, powinniśmy go pokonać. No, no shit. Ach. No dobra, Bombette ze swoim mega bombem. Niech rozwali, no po 7, no to nie jest jakoś mega dużo. A my poskaczmy. Dobra, na pewno ten już padnie, bo to jest 17 aż HP, no ten coś zrobi. Okej, zamienił się w Bombette. Bez sens. Bez sens, bo i tak już po nim. A niech se wybucha. Zero expa, wow. No ale to była wymuszona walka, więc siłą rzeczy. Musieliśmy wziąć w niej udział. Dobra, prawdziwy Mario jest za silny. Nara, frajerzy! Co wy mi tu będziecie podskakiwać? Dobra, na razie widzę, że... aha, tu jest wykrzyknik, ale jeszcze tu drzwi. A czy tędy wyjdę? Wyjdę. A i też pewnie będę po drugiej stronie, bo tu... No tutaj też było lustro. Aaa, szardzik! Znaczy Star Piece, sorry, nie szard. Star Piece'a mamy, piękna sprawa. Dobra, to możemy z tym iść. Zobaczmy teraz te drzwi, a później dopiero ten przycisk. To tak chyba będzie najlepiej w takiej kolejności. O, super szrum za kamyczek, to na bank. Nie będę go podnosił. Dawaj, wariacie. O, jest zejście w dół. Tylko zanim zejdę... Spaduwa. Przynajmniej flyer points sobie odnawiamy, super. Ach, ten shooting star, to 6 damage'a wszystkim. To już wolę Bombette użyć, żeby wybuchła wszystkich. Znaczy ja wiem, bomba nie zawsze działa na wszystkich wrogów. Mamy zejście. I co tutaj? Więcej nietoperzy! Flyer point, dawaj. Jakie to jest słodkie, jak takich rozwalam. I to pewnie będzie redki, to już musi być redki. Nie! P down, D up, czyli że no atak jest o 1 obniżony, ale defense o 1 podwyższony. To gdzie jest? Excuse me? Gdzie jest w takim razie klucz czerwony? Chyba, że nie wszystko wyeksplorowałem tutaj. Wydawało mi się, że już było wszystko. Nie? Ja już zaczynam się gubić w tym. Niby to są takie proste korytarze, co nie? A... Cyk, cyk. Może tutaj coś innego się zmieni. No ale ja nie mam czerwonego. Może teraz coś się tu zmieniło? Nie kminie teraz tego, bo tu mamy pojedyncze przecież korytarze. No nie, no ja tego podnosić nie chcę, to na pewno nie będzie redki. What? Absolutnie już nie wiem. Aha, tu ominąłem... To ja tego nie zauważyłem, a może to się wygenerowało? Ale przegapiłem dziurę. Okej. Hej, kim jesteście? Wyglądacie jak ja. O Jezu, któremu teraz zaufać? Jestem prawdziwa Bombette, oh no. I'm the one. Nie, to na pewno nie ona. Ta mnie jako jedyna nie przekonuje, w sensie nie próbuje przekonać. Chociaż... Ta krzyczy, tamta miała serduszka w...
Dobra, ja bym tą trójkę ubił i tyle. Okej, to z gwiazdką, dobra. Ta z serduszkiem się wydaje taka. Pięknie. No i mi się wydaje, że o ta. No, hej, udało się, dobra. To nie było takie ciężkie jednak do ogarnięcia. Wow, gdybyś mnie trafił młotkiem, to następnym razem jakbyś przysnął, to bym cię wybuchł. Ale tego nie zrobiłeś, a ty dajesz serduszka podczas rozmowy. O, jak słodko. Oj, mamy w końcu red key. No nie wygląda na czerwone, ale spoko. I możemy już się wracać, w końcu otworzyć te drzwi wielkie. Zatem tędy idziemy. Boże, co za poroniona lokacja. Ale jakoś dajemy. Nie, nie tędy. Debilu. Może ja nie wskoczyłem do dziury po prostu. Nie wiem w sumie czemu nie wskoczyłem, a może się ona wygenerowała. Debil ze mnie. Dobra, tu już zrobiłem sobie te czerwone drzwi. Zatem red key. I przechodzimy dalej. A tam się nie otworzyło, przypominam. Okej, dwie ścieżki. O, yo. Kim jesteś? Król powiedział, że nie mogę nikogo przepuścić. Och, będziemy walczyć. No, i to pewnie nie z... O kurde. I to pewnie nie z jednymi tylko. No dobra, no, mega bomb. Trzeba tak lecieć, po 7 bardzo ładnie, bo oni mogą mieć dobrego defensa też. I mam tylko zwykły młotek. Dobra, zwykły jump chyba starczy. No, starczyło. To niech ten zaatakuje. A, ten ucieknie. No to w sobie i lepiej. Trochę flare pointsów poszło, ale zawsze mogę się cofnąć i jeszcze przecież wyleczyć. No i tamtędy nie przejdziemy, bo posążki. Nie przepuszczę się, bla bla bla. Dawaj, stawaj do walki. Czy będzie was coraz więcej? O, jest coraz więcej. No to bombette. Mega bomb. Mamy. I teraz na jednego zwykły skok. I trudno, i drugi przywali mi. Ale! To nie ma problemu. W taki oto sposób. Czy ty o, wyleczasz. O, ty gnomie głupi. No to mega bomb. Nie mam daleko, żeby wrócić się i przecież odnowić sobie całe HP. To nie ma problema. Znaczy całe HP i flare pointsy, więc te walki to mnie to tak... No nie są wyzwaniem, o tak grzecznie, ładnie powiem. A zawsze sobie mogę tymi gwiazdkami odnowić. A chłop mi nie dał. Mogłeś mi dać jakiegoś flare pointa. No i ostatni, dobra. Nie wierzę, jak tu dotarłeś, no i super. I to, tutaj to tym bardziej będę musiał użyć bomby dwa razy. Czyli mega bomb. Dobra. Chyba, że mam jakiś śmieszny item. 15 HP, pał bloczek. To użyję pał bloczka dla jaj. Stryk. Po 2 HP. Ej, każdy żyje. Ej, super, udało mi się uniknąć. Dobra, raz oberwałem. Dobra, 7 na 9 razy obroniłem. Okej, wzmocnienie plus jeden defense. No ale to i tak wybombię was. A nawet jeśli ty jako jedyny nie wybombisz, to... Co za głupia muszka tu lata, już mnie denerwuje cały wieczór. Nawet jeśli by ten przeżył, to i tak bym na niego naskoczył. 4 flare pointsy, to ja się teraz cofnę. Znaczy i tak muszę się cofnąć. Kawałek, żeby przejść. To zaraz się widzimy. No i jo, jesteśmy. Wyleczony, normalnie flare pointsy, wszystko mamy z powrotem. O to chodziło tutaj, kurde. Czyli mogę teraz na spokojnie tędy przejść. Co teraz? Co za przycisk? Okej, to obraca. To bombette będzie musiała być użyta. Tędy nie przejdę, nie. No to dajesz bombette. Dobra, git. Tędy nic. No, użyjemy jej. Użyliśmy jej, więc bardzo dobrze. Oho. Gąsie, patafianie. A tam jest co? A, czyżby ściana niewidzialna? O Jezu. No to jak trzeba, to trzeba. Może wybombić?
A, no, patrzcie, nie było szpary w ogóle. Ale chamstwo. Co za muszka lata, no. Jedna muszka w całym mieszkaniu. Triple Deep. Uuu, mogę użyć 3 itemów w jednej turze. Ale to pewnie bardzo dużo batch pointów zabiera. Jedna muszka w całym mieszkaniu, taka mikro. To jest taki najgorszy typ... What the fuck? Serio? Najgorszy typ muszki? I tak mi tutaj lata. A żadnych muszek, owocówek i innych nie mam. Dobra. To już mamy badża kolejnego do kolekcji. Bardzo dobrze. Oho. Z Cooperem chodzi tutaj. Ej, muszę Coopera pewnie tak dać. Czy ja wybiję ich? Co jest? Starzec, Cooper, stary Goomba, Colorado i Luigi. Dobra, ja wam nie wierzę. O, nie. Nie patrzę na was. Nie. Nie gadam nawet z wami. Czy to jest debilne? Żaden nie jest prawdziwy. Znaczy chyba, że Cooper może być co najwyżej, bo teraz z Cooperem byłem. Kurde, no niech przestanie to latać. Okej. O nie, to bolało. Brawo, dobra robota, że mnie odkryłeś, ale to jest debilne. Czy tu nie ma żadnego wyzwania w tym? No, bracie... Przykro mi. To też do mnie powiedział bracie. A tamten se dalej odbija. Dobry strzał, Mario. Okej. To lecimy. Bombette z powrotem. Bombette almette. Ona się chyba najbardziej tutaj jak na razie przydaje. Site pokoje. O, Starpiece! No będzie bardzo dużo... Dużo takich lokacji. Nie mogę z tym walczyć, a to jest pomnik, okej. Okay. Bardzo dużo będzie takich lokacji z tymi Starpiece. Do znalezienia. Czy ja mam tu spaść? Albo coś takiego. Yeah, boy! Mamy to. Tylko, że zamieniam z powrotem na Bombette. Z Bombette jakoś się tutaj lepiej czuję. I mamy przejście. Dobra, będzie brakować nam klucza. No to już jest łatwiutkie raczej do ogarnięcia, że to będzie tędy. I teraz tu, bo tam nie przejdziemy w lewo. A tu nie będzie? Oczywiście, że... 50 flyer pointsów, dobra. To wymieniamy za... Za maple syrop. No 50 flare pointsów sobie tak odzyskać, to będzie przepiękna sprawa. Chciałem cię popchnąć? Tak, tutaj. Aha, ale ja wpadnę w dziurę. Znaczy zaraz się wydostanę, ale pewnie jakiś fajny item będzie, oho. Chodź gnoju. A i nikogo więcej, okej. I co mamy tutaj? Na pewno nie klucz. P-up D-down badge. O, dobra, a ile to zajmuje? Ile to zajmuje, bo to jest bardzo ważne. Mogę tutaj coś postarać się zmienić. W buildzie. P-up, D-down. O kurde, no w sensie o jeden więcej wtedy bym obrywał, co nie? Ale o jeden więcej ja biję też. I to się może przydać bardzo dobrze do skakania na tych wrogów. All or nothing. Ożeż, kurde, mać. To wtedy ten spin attack, ale ten charge, no nie. No to nie wymieniam, przynajmniej jak na razie, no chyba, że naprawdę już pod sam koniec gry pomyślę jeszcze o tym buildzie, nie ma co teraz marnować na to czasu. Bez tego się obejdzie, tak jak mówiłem, zmieniamy sobie tego, że od dotyku wróg umiera na ten atak powodujący, że bijemy plus 3. To jest chyba najlepsze, co można zrobić obecnie, jeżeli chodzi o mój build. Czyli lecimy tu. Taki backtracking tutaj jest, że to jest tragedia. No, te poprzednie chaptery takie bardziej były zrównoważone i lepiej pomyślane. A te z kwiatkami to... A, to się już przesunęło, no ta lustrzane odbicie. A te z kwiatkami i ten rozdział to tak sobie. Ale zrobimy to już do końca, myślę. Ja wiem, dłuższy odcinek z tego wychodzi, ale zrobimy do końca. Mamy klucz, Palaski. No tak właściwie to już powoli ostatnie lokacje robimy. To jest krótszy trochę rozdział. No 8 ostatni z Bowserem będzie cholernie długi. A tym bardziej zrobienie gry na 100% jeszcze. Ja będę dużo latał. Dobra.
Nareszcie, tu wszystko zrobione. To nie były jakieś trudne zagadki. Nawet ciężko to nazwać zagadką, to po prostu chodzenie z pomieszczenia do pomieszczenia. Czy to będzie miało sens, z której strony ja wejdę? Chyba nie. Będzie. Bo z wami walczyć tak nie mogę. Okej, kminię zagadkę, muszę ich poprzesuwać, w sensie te posągi, żeby postawali tam. No dobra. Aha, nie mogę przesunąć. A, dobra, to coś nie było lustra. O, teraz. Takie coś. Dobra, to ty się popatrz teraz tu. No to też bardzo prościutkie. I teraz poproszę cię, żebyś popatrzył tu. A ty, żebyś popatrzył tu. No i to będzie proste. O, w cholerkę. Nie, co ja zrobiłem najlepszego? Ale nie pomyślałem, to będzie proste, tak. Aj, Rocky. To było głupie. Nawet jak na moje standardy. Dobra, i teraz będziemy to mieli. Jej! Zagadka arcytrudna zrobiona. Dobrze, nie muszą się w konkretnym kierunku patrzeć ostatecznie. Panie kablu. Proszę mi pod fotel, pod kółeczka nie wchodzić. Mamy przejście. Czy to już będzie bosik sosik? Czy jeszcze nie? Tak, to już będzie bosik sosik. O! Zapisujemy grę. No to co, zamieniamy sobie na... Najpierw na ład, a później spróbujemy z Gumbarią, żeby skakał w wieczność. Bo jeszcze tej taktyki nie robiłem. Przypominam, Gumbariu ma ten sam atak z tym wieloskokiem, ale on w porównaniu do mnie może w nieskończoność tak skakać. Kto trafił do pałacu? Mario oczywiście, a kto inny mógł? Siema, mordo. No, panie królu kryształowy, księciuniu, szefie, kierowniku. Mario, w końcu tu nadeszłeś. Okej. Nie pozwolę ci uratować Star Spirit. Pokonam cię, a później zaprezentuję cię jako nagroda dla Bowsera. Dobra. Dajesz, mordo. To będzie chyba niedługa jakaś walka, myślę. Znaczy, jak dobrze ją rozegram, to... Turbo Shock dla Mario. I skupię się stricte na tym kolesiu. I tyle. A, tylko że nie zmieniłem... O, fuck, nie zmieniłem z tym skakaniem. W sensie, żeby użyć jeszcze tego ataku. Dobra, tam. Okej, tak całkiem, ładnie. Trochę zabrał. Change member. Gumbario. No i zobaczmy, czy Gumbario da radę z tym multibonkiem. A fuck, źle kliknąłem. Kurde mać. No dobra, no próbujemy cały czas tak. Bardzo ładnie, tak czy siak. On nie będzie miał nie wiadomo ile tego HP. Ja zawsze się mogę wyleczyć łatwo. To nie będzie trudna walka, tak powiedzmy sobie szczerze. Okej, chłop sobie zrespił kolejnych. Multibong. Zawsze to jest tam 5 czy 6. No tak natrafiłem, tak naklikałem. Super. Okej, znowu ten atak. Spoko, nie ma problemu. Możesz mi tak cisnąć. Ja go załatwię za niedługo. Aż kurde no, Gumbario, współpracuj lepiej. Cyk, cyk. Okej, czyżby? O, 20 HP chłop odnowił. No trudno. Ja sobie też w razie czego zaraz odnowię. Dobra, lecimy już bez zmiany. No nie mogę naklikać. O, chyba ma Gumbario mniejsze okienko czasowe. Jeszcze, bo tak, bo przecież odnowił dopiero... Jeszcze odnawia? Ile on razy może użyć tego? Ej, to jest poronione. No dobra, trochę mi się to zaczyna nie podobać.
Zmieńmy sobie na... na WOT. Poproszę... no turbo charge'a. No i skaczemy, skaczemy. Tyle ile można. Fuck, 6 HP. O, Mario Frozen! Ej, no! Paralyze all enemies, a power shock zwykły. Tylko nie wiem, czy ja go mogę sparaliżować, no ale... nie da się! O, bardzo, bardzo, bardzo słabo. Słabo, słabo. Co to za, co on odwala? Co za chłop? Mario can't move. O, oh, fuck. No dobra, parę kary leci z tym ruchem swoim. Alright. Mhm. Za czwórkę. No niby tylko aż... Kurde. I znowu nie mogę się ruszać. Na kogo by tu wymienić, żeby to miało sens? Nie mam żadnego, co by ognisty ruch jakiś zrobił, co nie? A ład? Ile bije zwykłym tym swoim ruchem? Piątak, to jest zawsze coś. Kurde, on ma bardzo dużo ataków w ogóle. Nie spodziewałem się tego. Co, Mario dalej nic nie może zrobić? Dalej nic. No to wymieniamy na Parakarego i znowu ten atak i kurde, już mam 6 flare pointsów. Trudniejsza walka niż myślałem. No. Okej, wybroniłem to nareszcie. Tylko, że teraz tak, co by się przydało? No to mi HP przywróci. Dobra, no użyję sobie może nie Life Shrooma, tylko tego Ultra. Trudno. Niechaj będzie 50 HP. A ty zamień się z Łot. No i musi użyć zwykłego ataku. I znowu będzie ich więcej. Kurde, który to który teraz? Ajajajajaj. Przywracamy sobie te flare pointsy? Czy może używamy... Tak, all enemies. Wszystkich po 7 damage'a. Minus jego obrona. Ile on może mieć dzięki temu obrony, powiedzcie mi? Nie, po prostu 7 i tyle. Spoko. No to i tak ładnie, 12 oberwał w tej... Jest! Mamy to! Dobra, udało się. Walka trudniejsza niż myślałem. Trzeba było tutaj się skupić i mądrze powybierać ruchy. Ale no, no dobra, pamiętajmy też, że to jest ostatni boss w całej grze. Ostatni Star Spirit, Królu Bowserze, wybacz mi, no... Zamienisz się w nic, w nicość może. Jej! Jest tak gorąca noc, powiem wam teraz. 25 stopni, 24. To jest tragedia. Mamy to! Mamy ostatni Star Spirit uratowany. Super! No to już tylko nam zostanie po prostu zmierzyć się z Bowserem. Oczywiście jeszcze odpowiednio się do tego przygotować. Jakimiś live shroomami i innymi takimi. Ale mamy! Gdzie na mordo? Super! Jaki on jest w ogóle... dziwny? Nie wiem, śpiący, wredny, wściekły? Kalmar, okej. Okay. Mamy uratowanego Kalmara. I mamy moc, żeby zawalczyć z Bowserem i odzyskać różdżkę. Gwiezdną różdżkę.
i czas na spotkanie z wściekłym, złym królem Bowserem. Czy Mario da radę uratować księżyczkę Peach i uratować różdżkę? Czy wszystkie życzenia będą spełnione? Tego się przekonamy. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, zrobiliśmy 7 chapter, w 2 odcinki, więc myślę, bardzo ładny wynik. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę, trzymajcie się i hej, hej!